Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia cotygodniowej tygodniówki, którą nagraliśmy wraz z Dawidem Kamizelą. Zanim jednak przejdziemy do tej tygodniówki, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. No i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do Patronite'a. I po tym paśmie autoreklamy, oczywiście reklama sponsora odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości, Fundacji FAIR, do której link znajdziecie w opisie na dole. Zachęcam bardzo do kliknięcia, ponieważ Fundacja FAIR pomaga osobom, które mają kredyty gotówkowe i samochodowe. Słuchajcie, 90% takich umów kredytowych zawiera błędy, a to oznacza, że bankowi nie należą się żadne odsetki, prowizje czy ubezpieczenia. Jest on zmuszony do oddania ich na rzecz kredytobiorcy, czyli macie po prostu darmowy kredyt. Bankowi należy się jedynie kapitał, który został pożyczony, czyli możemy mówić o darmowym kredycie dla kredytobiorcy. Dotyczy to wszystkich aktywnych kredytów gotówkowych oraz kredytów, które zostały spłacone do roku czasu. Oczywiście analiza takich umów jest robiona przez fundację całkowicie bezpłatnie. Fundacja zajmuje się głównie kredytami walutowymi, frankami szwajcarskimi, euro czy dolarami, gdzie wygrywalność w sądzie już obecnie jest na poziomie 98%. Fundacja pomoże również przy kredytach hipotecznych opartych na wskaźniku WIBOR czy upadłościach konsumenckich. Wszystko z fundacją można załatwić nie wychodząc z domu, ponieważ cały proces może się odbyć w 100% zdalnie. Jeszcze raz na dole w linku, proszę, na dole w opisie macie link do fundacji. Zachęcam do kontaktu, bardzo fajni ludzie i bardzo profesjonalni w tym, co robią. I po tym paśmie reklamy zapraszam do obejrzenia tygodniówki, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizelą. Dzień dobry, drodzy widzowie. Rozpoczynamy naszą cotygodniową tygodniówkę, która ma szansę wyjść punktualnie w czwartek, co jest dość zaskakujące dla nas ostatnio. Więc, drodzy widzowie, rozpoczynamy od tematów krajowych, ponieważ o ile ostatnia tygodniówka to były morskie opowieści, a tą tygodniówkę sponsoruje literka K jak K2.pl i problemy związane z K2.pl, chociaż może to być też inne słowo na literę K, które by bardzo pasowało do tej sytuacji. Tak, dobrze, że ty to mówisz, tak? To dobrze, bo tak, poszedłbym, że więc, ja jestem takim. Drodzy widzowie, temat czołgów, temat K2 regularnie się pojawia na kanale, jest to temat bliski mojemu pancernemu serduszkowi. Serduszkowi. W każdym razie... Tak, w każdym razie, czyniąc długą historię krótką, polski przemysł jeszcze za czasów poprzednich ekipy politycznej, poprzedniej władzy i tak dalej, wynegocjował całkiem fajną umowę konsorcjum na linii konsorcjum WZM, Cegielski, parę jeszcze innych firm, WSLK, Kalisz, z tego co pamiętam, i Hyundai Rotem. I ta umowa była całkiem spoko, ponieważ ona zakładała, że kupujemy spółki, to jest umowa konsorcjum, tak? 180 czołgów z Korei, co kupiliśmy. No i potem musimy do tego dokupić 820. To czy potrzebujemy 820 czołgów, czy nas na to stać, czy nie, w tej chwili jest mniej istotne w tej historii. Pamiętajcie, że ta liczba nie wzięła się z sufitu, tylko to była liczba, która by pozwoliła dla 6 dywizji wymienić wszystko poza Abramsami, czyli mielibyśmy tylko dwa typy czołgów, Abrams i K2.pl. No i to powiedzmy K2, jeszcze te przejściowe gapfillery. Natomiast Leopardy byłyby w perspektywie tych 15 lat, powiedzmy, czy 20 w rezerwie. Tak, one też nie byłyby całkiem wycofane, one byłyby na rezerwie, no ale to był jakiś taki spójny program, który zakładał, że no, mielibyśmy w Wojsku Polskim mniej więcej 1300 czołgów, tak około. No bo mielibyśmy 360 no tak. Abramsów. Tak, dwóch wersji, no i 1000 K2-ek, nie? No i teraz wiecie, no wszystko wygląda spoko. No i ta umowa nie została, to jest umowa konsorcjum, to jest umowa B2B, czyli business to business, czyli między konsorcjum z PGZ-u, z WZM-ami i tak dalej, a Hyundai Europe. No i potem były negocjacje wojska, czyli Agencji Uzbrojenia z Hyundaiem i tutaj no coś się dzieje albo coś się wydarzyło, ponieważ jest bardzo dużo, że tak powiem, drobnych niejasności. Powiedzmy, że wersja, która krąży od strony przemysłu, jest taka, że rzekomo wojsko podpisało coś z Hyundaiem, co powoduje, że kupimy spółki drugie 180 czołgów, a my dostaniemy jako polski przemysł figę z makiem. Jest też wersja druga, gorsza, czyli taka, że musimy kupić 500 czołgów z Korei w ogóle, zanim w ogóle będziemy mogli mówić o wyprodukowaniu 500 w Polsce, bo takie wersje krążą wśród osób, które powiedzmy siedzą w okolicy tego tematu. Tak, to 500 plus ja te prawie 200, wiem, które zamówiliśmy, tutaj... to już wychodziłoby nawet 700 czołgów prosto z Korei. Plus minus.
Znaczy w tych 500 jest te, które zamówiliśmy podobno, nie? Aha, okej. Okay. Więc, ale to też taką wersję słyszałem. Nieważne. No i teraz w międzyczasie zmieniła się władza, w międzyczasie zaczęły się audyty tych tematów, które były przeprowadzone i to muszę powiedzieć, że tu są, bardzo miło mnie zaskoczyła nowa władza, bo tam nie ma ganiania z tasakiem i ganiania z siekierą. Polecieli generałowie, którzy byli bardzo mocno kojarzeni z byłą władzą, bardzo mocno, okej. Okay. To tak, to tych no, wysłano na zieloną trawę albo do rezerwy kadrowej. Natomiast generalnie nie widać jakiegoś latania, wiecie, takiego z tasakiem, z toporem i karakalowania nie ma. Gwałtownie się dobrze w Moniecy z Tusem. Tak, nie ma karakalowania, nie ma zrywania kontraktu, nie ma jakichś takich głupich ruchów. Natomiast no, niewątpliwie są różne audyty robione. No i na to się nałożyła trzecia rzecz, czyli biały dym z komina w PGZ-cie, czyli Habemus Papam, czyli mamy nowego prezesa PGZ-u, czyli pana Trofiniaka, który był przecież kiedyś szefem Huty Stalowa Wola. W takim bardzo trudnym okresie dla Huty Stalowa Wola, no i tu są takie dwie legendy pana Trofiniaka, czyli że jedna część osób mówi, że uratował Hutę Stalowa Wola, sprzedając tego Mulilungowi, czy tam innemu, li coś tam, część cywilną Huty. No a druga legenda jest taka, że o Jezu, że to było wyprzedawanie majątku Huty, jak tak można było, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w okolicy 2008 roku to Huta nie miała bodajże, żeby zapłacić miastu za podatek gruntowy. Więc tam sytuacja to naprawdę była po prostu tragiczna i prawda jest taka, że zakład wtedy no, został uratowany, tak? Więc zobaczymy, no w każdym razie są zmiany władz w PGZ-cie, są nowi członkowie Rady Nadzorczej, też żeby was to interesowało. To się tak no właśnie, ja jak mam nazwiska, więc możemy powiedzieć nazwiska, bo tak, mamy pana Arkadiusza Bąka, który jest związany z PSL-em, mamy pana Marcina Idzika, czyli też wiceministra obrony narodowej czasu poprzednich i mamy pana Piotra Zawieje, o którym wiem najmniej i najmniej kojarzę. Więc mamy nowe władze w PGZ-cie, które też zaczynają ogarniać to, co się działo i robią swoje audyty, co oczywiście zajmuje czas. No i teraz, słuchajcie, wypadają trupy z szafy. I wypadają, co ciekawe, te same trupy z szafy, o których się mówiło w zeszłym roku, czyli mamy temat zabezpieczenia eksploatacji FA-50, bo tu już chodzą słuchy, że są problemy. Tak. Mamy temat K2.pl, ponieważ zaraz do K2.pl wrócimy, ale no i mamy temat, który jest podobno największym trupem z szafy, już takim mocno zgniłym, czyli K9. I teraz dokończymy jeszcze wam szybko K2, zanim będziemy się pastwić nad resztą tematów. Czyli w przypadku K2, drodzy widzowie, no okazało się, że MON kupił pierwsze maszyny z 2-letnią gwarancją, co jest spoko, ale potem, uwaga, z 5-letnim wsparciem pogwarancyjnym, które podobno jest w opcjach i tak dalej, ale problem polega na tym, że to wszystko jest przez Hyundai Rotem robione i oni wcale nie muszą zostawić w tym kraju naszym pięknym, kochanym ani złotów. Oni mogą sobie postawić halę typu lekkiego, zatrudnić polskich pracowników i dalej szarpać w zasadzie 100% zysków minus za to, że zatrudnienia polskich pracowników. Więc generalnie jest problem i teraz wygląda to tak, że nowe władze w PGZ-cie i nowe władze w MON-ie mają problem z tym programem K2.pl i K2 i coś będą musieli zrobić, ponieważ no, okazuje się, że tam jeszcze nic nie jest wynegocjowane, mimo w zasadzie 2 lat ogarniania tematu. Okazuje się, że dalej są problemy z tym programem K2.pl. No i zobaczymy, na czym zaparkujemy w tym roku. No mówi się, że w czerwcu mają być jakieś rozstrzygnięcia. Ja słyszałem nieoficjalnie, że w czerwcu będzie druga partia 180 czołgów, prawdopodobnie spółki kupiona. Nie wiem, nie mam tego potwierdzenia. Takie ploty chodzą, ale to są ploty, tak? Z kolei część innych osób mówi, że nie, że to po prostu trzeba jeszcze raz przenegocjować, wynegocjować i raczej należy się oprzeć na tej umowie konsorcjum, która była. Przy czym teoretycznie dla Hyundai'a powinna być wiążąca umowa konsorcjum, którą podpisał z WZM-em, a nie próba kopnięciem wywrócenia stolika i podpisania sobie czegoś z wojskowymi, nie? Tak, tak, tak. No ale, no dobra, czy coś byś chciał do tematu K2 dodać? Nie, K2 nie, K9 tak, ale K2 nie. No dobra, no to jeżeli myślicie, że w temacie K2 są problemy i śpi słodko aniołku, to tutaj jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego powiedzieć, natomiast podobno problem w temacie K2 jest niczym w porównaniu z problemami w temacie K9. Tak, tak. Pierwszym, co jest najbardziej symptomatyczne i co ciekawe, bo to się pojawiło
w trakcie. No, nie tak dawno była taka konferencja prasowa, śniadanie prasowe, gdzie prezentowano jakby od strony koreańskiej postępy programu K9 w Polsce, tak to chyba można ująć. I potem pojawiły się też artykuły, gdzie w różnych mediach relacjonowano to wydarzenie. No i najważniejsze, chyba najbardziej symptomatyczne, co się tam pojawiło, to to, że firma już w tym momencie koreańska buduje zakład mający obsługiwać haubice K9 w Polsce. Tylko że to będzie zakład, uwaga, koreański. I co ciekawe, ciekawscy internauci gdzieś już namierzyli, gdzie ten zakład będzie, ponieważ pojawiły się w serwisie pracuj.pl ogłoszenia o pracę do tego zakładu. I co jest jeszcze ciekawe, bo po pierwsze, to są prace dotyczące haubic K9, co już zaczyna mieć wątpliwości chwilka. Przecież cały MRO, czyli powiedzmy zabezpieczenie eksploatacji, remonty, naprawy haubic miały kompetencje do tego, miały być przekazane do polskiego przemysłu. Koreański zakład w Polsce nie można w żadnym stopniu, po żadnym punktem widzenia nazwać polskim przemysłem zbrojeniowym, prawda? Więc tu już mamy, no miało być pięknie, miało być Skorpiony, K9PL, A2 i tak dalej, no wychodzi na to, że Koreańczycy zwyczajnie będą serwisować nasze haubice, ale co jeszcze wyszło przepiękne przy okazji, to się okazało, że w treści ogłoszenia nie dotyczy tylko haubic Jarek K9, ale również wyszukni Chunmo, czyli Koreańczycy szukają już w Polsce pracowników, którzy w koreańskim zakładzie będą serwisować wyrzutnie Chunmo. A no, tak się składa, że o ile w przypadku haubic K9 jest jeszcze taki argument, że okej, ale to może jeszcze inne kraje, no to jedynym użytkownikiem wyrzutni Chunmo po tej stronie globu są siły zbrojne RP. To tak już przy okazji. Czyli jednym słowem będziemy mieli, to chyba Piotrek z BIS, którego serdecznie pozdrawiamy, wypalił tekstem, że ej, no przecież HSW miała serwisować haubice K9 i będzie serwisować HSW, ale Hanwa System Warszawa. I tak, to był, ten tekst się Piotrowi udał, naprawdę pozdrawiamy, jeżeli tak. Słucha. Tak, no więc to mamy drugiego trupa z szafy, dużego, bo jeszcze w tle jest kwestia polonizacji amunicji do K9 i kwestia amunicji, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, drodzy widzowie, historię z zeszłego MSPO, gdzie generalnie doszło do mega awantury, ponieważ się okazało, że Koreańczycy na finiszu chcieli nam sprzedać starsze ładunki niż negocjowaliśmy z nimi, czyli my negocjowaliśmy nowe ładunki modularne, natomiast finalnie w propozycji umowy do podpisania znalazły się starsze ładunki woreczkowe, te woreczkowane. No i generalnie to był, efektem tego była epicka awantura na MSPO zeszłym, gdzie finalnie oczywiście po grubej awanturze wróciły te ładunki modularne do zapisów umowy, czy te nowoczesne. Więc jakoś muszę to delikatnie powiedzieć, tak żeby się tutaj nie narazić na odpowiedzialność kartoprocesową, ale powiedzmy, że Koreańczycy są bardzo specyficznym partnerem do negocjowania i tam na każdym etapie trzeba 50 razy sprawdzać umowę i 50 razy sprawdzać, co się podpisuje lub co próbuje się wymusić do podpisania i niestety prawdopodobnie są to partnerzy, którzy dogadują się z partnerem biznesowym na warunki jedne, a potem próbują to jakim wywrócić za pomocą polityków przekonanych do nich, tak żeby podpisać dużo, dużo gorsze finalnie warunki dla lokalnego partnera biznesowego, nie? Więc jeżeli wydaje wam się, że między Niemcami albo... Tak, oczywiście, ale jeżeli komuś się wydaje, że potencjalny deal z Niemcami albo z Amerykanami byłby gorszy, to nie, to nie, to... Każdy dba o własny interes. W każdym razie bardzo specyficzni... No bardzo specyficzni partnerzy biznesowi, naprawdę. Natomiast no mamy jeszcze trzeciego wykluwającego się trupa z szafy, właściwie trup z szafy, właściwie zombie takie, wiecie, wynurzające się po prostu gdzieś z podziemi, z ręką, a mianowicie kwestia serwisu fafików. Okej, przechodząc do fafików zwanych FA50, również te informacje nie są aż tak bogate w treść, natomiast też się pojawiły informacje, że ze sprawnością, poziomem sprawności floty tych maszyn nie jest za dobrze i ma to wynikać z bardzo długiego czasu. Mi się trochę chce śmiać, bo my to już przerabialiśmy w przypadku włoskich produktów i to
To mnie trochę zabija. Z bardzo długiego czasu oczekiwania na części zamienne do tych maszyn. Zwyczajnie mówi się o tym, że na Koreańczyków troszkę... Chcesz powiedzieć, że nie mamy w Polsce, nie stworzyliśmy krajowego magazynu buforowego i po prostu musimy w suciu się zamawiać te części i czekamy, aż one przypłyną, przylecą, przyfruną, teleportują się i dopiero je wymieniamy, albo i nie? Tak by wychodziło, wiesz, to jest kwestia, czy takie... Czyżby było to samo, co dotyczy też czołgów, haubic, samolotów jeszcze innych typów. Ty, a może to po prostu to nie jest tak, że mamy pecha do partnerów biznesowych, tylko może z nami jest coś nie tak, skoro przy zakupie tego albo 15 typu sprzętu z rzędu, w tym latającego, robimy dokładnie ten sam numer. Tak właśnie czekałem, że być może taka bardzo radykalna szarża i radykalne stwierdzenie może mieć jakieś podstawy. Może to nie z maszynami konkretnymi jest problem, może to nie z bielikami jest problem, może to nie z danymi czołgami jest problem, prawda? Które eksploatowane w innym kraju, który na samym początku programu pozyskiwania założył sobie pewną strukturę tego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zbudował ją i eksploatuje i ten system powiedzmy od kilku lat, na przykład popatrzy sobie na Izrael, który na przykład z M346 masterami nie ma problemów, ma wysoki poziom sprawności, jeden z wyższych w lotnictwie Izraela. Może to jednak nie jest wina maszyny, może to wina jednak gdzie indziej, prawda? Ale myślę, że nie wychodzimy tak daleko z takimi tezami, puszczeniami, bo myślę, że... Tak, że zdecydowanie lepiej powiedzieć, że po prostu maszyny są felerne i się sypią, albo że producent nas robi balona zagraniczny. No przecież nie może być tak, że nie zrobiliśmy tego samego, co w przypadku kupowanych od 2 lat 9, kupowanych od 2 lat 2. To ciekawe, w przypadku Abramsów to zrobiliśmy, ale tu Amerykanie nas poprowadzili za rączkę i powiedzieli, pan Polak, jak kupujecie od nas czołgi, to pan Polak, musicie sobie zrobić to i to, bo inaczej nie będziecie mieli za 2 lata sprawne czołgi. Okej, okay, szanuję. Ocenili nas realnie jako partnera do biznesu i po prostu poprowadzili nas za rączkę, wiedząc, że jeżeli nie powstanie centrum kompetencyjne Abrams w Polsce, to będzie tak. No ale Amerykanom zależy, żebyśmy mieli przynajmniej 360 sprawnych czołgów docelowo z tej całej floty, więc no, jest to też w interesie amerykańskim, tak? Wiesz, to też można uznać, że Amerykanie też jakby eksploatują tutaj swoje wozy, więc na pewno też im jest to, na pewno jest to zaleta, a nie wada, że takie zdolności do któregoś poziomu będą w Polsce, nie? Też dla nich, więc to jest dodatkowy plus, tak można powiedzieć, dla nich. Ale dobrze, ponieważ statki powietrzne, dziwny poziom sprawności, dziwne rzeczy z nimi się dziejące, nie dotykają tylko sił zbrojnych RP, ponieważ pojawiły się ostatnio wiadomości o tym, że dotykają na przykład lotnictwa policji, któremu to udało się zepsuć drugiego, uszkodzić, przepraszam, zepsuć, to tak zwał, uszkodzić drugiego Belę 407 z 7 posiadanych i to niewątpliwe osiągnięcie miało miejsce całościowo uszkodzenie tych dwóch maszyn w przeciągu około roku. Także też ciekawa rzecz. Tam było jedno A i drugie czy to prawda, że to zrobił ten sam pilot? Wiesz co, i właśnie tego nie jestem w stanie, szukałem tych informacji i jakoś te doniesienia są sprzeczne, więc nie chcę na bank mówić, że to zrobił ten sam pilot. Mówi się, okay, że najprawdopodobniej to był pilot Black Hawka i potem to pierwsze uszkodzenie na granicy mogło być autorstwa tej samej osoby, natomiast nie znalazłem informacji, czy to najświeższe uszkodzenie było jakby z tym związane, czy to jakby, czy nawet ta sama osoba była na pokładzie, bo to było dwóch jakby pilot szkolący, instruktor, szkolący się instruktor w ten sposób, nie? Co ciekawe, te dwa uszkodzenia rzekomo są dosyć podobne, bo dotyczą układu transmisji, silnika, tam przekroczenia o kilkadziesiąt procent maksymalnych parametrów i wychodzi na to, że to albo przekładnia, albo silnik, albo cały ten układ może być do remontu, więc taka dosyć poważna kwestia. Nie chcę tu wchodzić w detale, bo szczerze mówiąc, po pierwsze, te doniesienia są takie trochę sprzeczne, co tam dokładnie poszło, a dwa, no, nie czuję się na siłach poza technicznym ocenie, co tam dokładnie się stętegę szyło, nie? Więc no, ale dwa dosyć poważne uszkodzenia na dosyć małej flocie maszyn. I teraz oczywiście, co należy jeszcze stwierdzić, że te maszyny oczywiście będą musiały gdzieś zostać naprawione. Być może to będzie w Czechach, bo Czechy są dosyć mocnym ośrodkiem tutaj Bela.
może gdzieś indziej, trudno powiedzieć, bo to jest kwestia, czy to faktycznie będzie dotyczyło remontu silnika, tak, czy też układu transmisji przekładni, a może jeszcze jakichś komponentów. To dopiero zostanie zapewne ocenione, bo dopiero pojawiło się jakby zlecenie naprawy, tak? Czyli najpierw pewnie będzie diagnostyka, co to dokładnie zostało zepsute, jak to trzeba naprawić, za ile. Natomiast no, trzeba przyznać, że całkiem niezłe osiągnięcie na flocie 7 maszyn w bardzo krótkim czasie, nowoczesnych, tak? Wysypać dwie. Cóż. No i dwa, jakby co tutaj można potencjalnie wskazać? Dlaczego mając na przykład LPR, który ma ponad 20, z tego co kojarzę, albo 25, albo 27 H-135, no to policja musiała sobie kupić inne maszyny, które teraz, żeby się szkolić, piloci tych Belli 407 to albo są w Stanach, albo szkoli się jeden od drugiego. No taki znowu, wiesz, te udzielne księstwa, nie? Czyli nie tylko to, co się dzieje w MON, ale w innych resortach również się tu pojawia. Przy czym same Belli 407 to przy komu są dosyć fajne maszyny. Tam rozmawiając chyba w Belgii albo w Holandii te maszyny w jakiejś formacji są, no to piloci byli zadowoleni, nie? Więc to nie jest problem. No ale no, widać, jak to się u nas dzieje. I jeszcze chyba poznałem tematów śmigłowcowych, które chyba nam, wydaje mi się, umknęły ostatnim razem, bo to już jest news, który ma kilka dobrych dni, delikatnie mówiąc. To jest tak, po pierwsze mówimy o serwisie dla, i to jest znowu kolejna piękna rzecz, serwisie dla Black Hawków, które są eksploatowane przez jednostkę wojskową GROM, nie? I tu zostało chyba tydzień temu, 10-5, no kilka dni temu został wyłoniony dostawca, dostawcą zostały zakłady z Mielca, tak? Co nie jest niespodzianką. I ta wartość kontraktu ma tam 30 albo 40 milionów złotych wynieść, więc nie są to jakieś duże rzeczy. To chodzi o utrzymanie sprawności tych maszyn, tylko no znowu mamy, wiesz, ABU-149, które są kupowane dla wojsk lądowych, w wojskach specjalnych mamy inne maszyny, co mnie to już temat, który kilkukrotnie był przerabiany, także... Aha, i z tym się jeszcze łączy, co ciekawe, news jeszcze starszy, bo z poprzedniego miesiąca, to jest o tej nowej bazie śmigłowcowej dla wojsk lądowych, która ma powstać w Lublinie. To jest największy, znaczy w Świdniku, Boże, Lublin, czyli Świdnik, tak? I to jest największa zagadka, bo nie zostało w momencie podpisywania tego porozumienia tak naprawdę powiedziane, co to ma być za baza, czy ona ma dotyczyć jakby lotnictwa szkolnego, czy to jest przygotowanie, na przykład niektórzy mówią, że to jest przygotowanie pod zakup śmigłowców S-70, tak, dla wojsk lądowych, co jest następną jakąś poronioną koncepcją. No ale jest taki zapis i tylko wiadomo, że to jest baza dla wojsk lądowych. Mogą być Apache tam, kto wie, to jest w pobliżu, wiesz, 18 dywizji powiedzmy, więc jeżeli tam miałyby trafić AH-64, to możemy też o tych maszynach mówić. Ogólnie chyba kończąc temat śmigłowcowy, ja to parę dni temu napisałem, że tak w kwestii jakby wykonania, jak i nawet tej koncepcji, tak, i tego, co społeczeństwo, opinia publiczna wie o tym, to jest dokładne przeciwieństwo tego, jak budujemy obronę przeciwlotniczą. Nie mówię o tym, jak fajnie są podejmowane nawet decyzje, to jest jedno, ale o tym, że w kwestii obrony powietrznej, Jarek, słuchaj, przecież jeżeli ktoś się interesuje, to jest w stanie albo w 15 minut znaleźć potrzebne informacje, albo jeżeli już się interesuje od 2 lat, to on te informacje zna de facto, prawda? Wiemy, jak to będzie wyglądać. Wszystko zostało powiedziane. Jakie systemy, do czego są potrzebne, na jakim poziomie będą, ile chcemy ich kupić. Społeczeństwo wie, to nie jest żadna tajemnica i nie jest to żadna zdrada jakiejś tajemnicy. A w kwestii floty śmigłowcowej jest jedna wielka niewiadoma, nie? I trudno to jakoś tutaj bardziej skomentować, nie? Co my jeszcze mamy? No bo jak sobie racjonalnie można wytłumaczyć, że kupujemy, a zresztą nie, dobra, bo się odpalę, bo o tym już gadaliśmy tyle razy, że nawet nie będę się irytował. Dlatego... Ale to tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć. Jak chcesz to racjonalnie wytłumaczyć? 4 albo 101? Nie wiem. Dlatego być może dotknąłeś sedna. Dlaczego nie ma, dlaczego nikt się tym nie chwali, bo nie da się tego w jakiś sposób przedstawić sensownie. Może o to chodzi. No. Nie? Tylko wiesz, potem ktoś nam wskoczy na głowę. Obrona przeciwlotnicza, którą tam w agencji prowadzi generał Marciniak. Tak. No to ma, wiesz, jest spójna wizja, wiadomo czego potrzebujemy, wiadomo ile kupujemy, wiadomo dlaczego tak dużo. Jest jakaś określona ścieżka z przemysłem. Przemysł jest zaangażowany w Wiśle, będzie zaangażowany przede wszystkim w Narwi. To dolne piętro w całości w zasadzie robimy, albo prawie w całości sami. Teraz wchodzi ten program KIMA, czyli
będzie to zwalczanie kinetyczne nie tylko małych bezzałogowców na poziomie najniższym. Tak. Wszystko jest jasne, proste, logiczne. Chociaż tym ostatnim programem to jeszcze się tak nie za bardzo wszyscy chwalą, bo to jest po wijakach. Mhm. No ale ta obrona przeciwlotnicza jest robiona sensownie jak mało co. U nas, natomiast na śmigłowce, no jak uzasadnić, że kupujemy sobie co biedachałki, które nawet nie stoją koło tak naprawdę MH-60M i tak dalej, no nie, one, naprawdę wojskowy. Umówmy się, S-70 i jednostki wojskowe Grom nie stoją nawet obok, tutaj już jak zwykle się narażę, nie stoją obok liniowych śmigłowców wielozadaniowych państw zachodnich. Nie mówię o wojskach specjalnych, po prostu o śmigłowcach, które są w, nie wiem, RDT-era i tak dalej, tak dalej. No. Ale najlepiej to podsumował swój nasz wspólny kolega i przyjaciel Michał Piekarski, czyli nasz doktor od spraw terroryzmu i bezpieczeństwa, który powiedział, że w sumie te biedachałki to jest taki rodzaj powietrznych taksówek, gdzie trzeba byłoby Grom przerzucać, albo nie Grom, tylko generalnie ataków, szybko w jakieś inne miasta, tak, żeby w razie jakiegoś incydentu, terroru, zagrożenia ich transportować. Tak? I tutaj nawet się nie przewiduje, że coś może te śmigłowce realnie ostrzelać. Tylko wiesz, to w takim wypadku dobrze, pojawia się takie pytanie w porządku, a co będzie ich przerzucać, jak będzie czas wojny i ktoś może ich ostrzelać, nie? To wtedy te osiem... No tak. Albo francuskie jakieś, nie? Karakale, nie daj Bóg. To po prostu już połowa kraju by wykitowała, jakby akurat nie Karakale. A, no ale było w ratunku jednego polskiego obywatela w Afryce, z tego co kojarzę, H-75 były zaangażowane, więc cóż. Poleciały, nie? Tak. Dobra, koniec, bo to nie ma co, wiesz... Co my tu jeszcze mamy? Aha, ostatnio, nie wiem czy to odnotowałeś, miało miejsce zhakowanie albo nie zhakowanie konta na Facebooku Wojsk Obrony Terytorialnej, co też było dosyć trochę komicznym. Trochę tak, słyszałem, że to zrobił agent Smirnow albo Jack Soplica. Albo Jack Soplica, albo Dave West, kurde, wiesz, to mniej więcej taka jest... Takie jest prawdopodobieństwo. Tak, tak. W dużym skrócie, drodzy oglądający, zaczęło się od tego, że pojawił się post... że tam poszedł albo Twitter. Trochę nie... Ja mam inną teorię. Ja mam inną teorię. Myślę, że to był albo Twitter, albo alko PiS. Pierwszy post, jaki był, dotyczył takiego... On był taki typowo w stylu agencji zajmujących się PR-em w mediach społecznościowych jakichś dużych firm. Czyli drodzy followujący... Lajki, serduszka. Dokładnie, tak? Czyli jesteście żołnierzami to WOT-u. Tak, głupie, że tak, że to by się zgadzało. Tak, dla mnie by to podchodziło, nie? Czyli że jesteście cywilami, dajcie lajka, jeżeli jesteście żołnierzami WOT, dajcie coś tam. No, wszystko pięknie, gdyby nie to, że... Oczywiście, znowu, drodzy oglądający, to nie oznacza, że każdy, który tam kliknął, to zeznał prawdę, tak? Ale no przepiękny sposób dla jakiegoś tam obcego wywiadu, tak, żeby sobie uzupełnić bazę ludzi, którzy służą w siłach zbrojnych rypy. Prawda? Patrzycie, ile serduszek spisujecie, wchodzicie, wysyłacie jakieś, z anonimów kont zaproszenia. Cztery ostatnie numery. Wiesz co, jak to było? Czekaj, cztery ostatnie numery twojej karty kredytowej plus cztery to nazwa twojej ulubionej kapeli black metalowej. Jedziemy, nie? Wiesz, to mi przypomina tego typu po prostu... Tak. Głupie po prostu pomysły, bo to... Aha, ale finalnie wybrnęli z tego jak poeci, bo stwierdzili, że to był włam na konto facebookowe. Nie, poczekaj, to był drugi post, czyli włam na konto, zostaliśmy zhakowani i tak dalej, i tak dalej. Trzeci post... To było spokojnie, nic się nie stało, to tylko ćwiczenia, w którym to zostało ujęte. Nie, że to wszystko tutaj fajnie, my to tak ćwiczymy, popatrzcie, jacy wszyscy są świadomi i każdy żołnierz WOT-u przechodzi ćwiczenie z obseku i tu wszystko jest pięknie. To wiecie, to jest dowód na to, jak jest pięknie, nie? Ja nawet... Co tu więcej powiedzieć, nie? Tak. Ja mam dużo tekstów i dużo komentarzy na ten temat, ale może jeszcze kiedyś przyjdzie nam współpracować z WOT-owcami, to nie chcę, bo tam wiesz. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Powiem ci z krajowych rzeczy. Ale możemy nawiązać do tematów okołomorskich. Mhm. Okołomorskich, ponieważ powiem ci, że z dochodzących różnych takich, nie wiem, plotek, sugestii,
wynika na to, że tak jak jest czasami tydzień francuski w Lidlu, tak będziemy mieli tydzień francuski, nie, rok francuski w Monie. I całkiem możliwe, że no faktycznie może coś być w tych pogłoskach, że mielibyśmy kupić na przykład skorpeny z Francji, okręty podwodne. Nie wiem, ile w tym prawdy, nie wnikam, na pewno, że marynarze się ucieszą z wszystkiego, co nie będzie orłem. Tylko jak gadaliśmy, to chyba Francuzi mają tylko ten jeden minus, pomijając to, że skorpeny nie są na Bałtyk, one są, znaczy na, mogą, znaczy zdecydowanie bardziej nadają się na Bałtyk niż okręty koreańskie. Na bazie zresztą botów, bo te koreańskie są za duże, natomiast najlepsze to by było U212 w jakiejś nowej wersji. W jakiejś tam którejś wersji, tak, to jest najbardziej taki... Dnie. Tak. Ale z drugiej strony nie wpadajmy w skrajność, no bo te skorpeny są fajne. I wiesz, marynarze ze skorpen to byliby i tak mega ucieszeni, no bo umówmy się, że czas orła dobiega końca. Tak, wiesz co, jeszcze chciałem szybko sprawdzić, bo weźmy pod uwagę, że wyporność orła w porównaniu ze skorpenę jest większa i to znacznie, bo skorpenę wypiera jakieś 1800 ton, a orzeł 3000. Więcej? Także, tak. Chciałem sprawdzić, ile dokładnie, bo byłem pewien, że orzeł... Skorpenka wypiera? 1800, tak wychodzi. Okej, ale orzeł ma konstrukcję dwukadłubową, nie? Półtorej, powiedzmy. No, a skorpena jest jednokadłubowa, jak większość chyba zachodnich konwencjonalnych okrętów podwodnych. Natomiast, wiesz, no bo orły tak naprawdę nie, to nie były bałtyckie okręty. Boże, orły. Kilo czy warszawianki, orły. To nie były bałtyckie okręty, tak? Orzeł, czy ten kilo nasz się znalazł de facto, czy nawet rosyjskie, tak de facto no troszkę przypadkiem, prawda? To były okręty, które miały zabezpieczać jakby rozwinięcie sił wychodzących jakby z sowieckich baz morskich, tak, na północy, na Oceanie Spokojnym, które miały sobie tak troszkę w pobliżu brzegu operować, ale na całkiem głębokich akwenach, tak, i dużych, nie? Jednocześnie oczywiście, czy tam może Czarne, czy Bałty, no to nie jest jakiś dramat. Podwodnicy wielokrotnie o tym mówili, więc chyba nie ma co tutaj dużo tutaj rozwijać tematu. Powiem ci tak, no najlepsze byłyby pewnie 212, one są najbardziej skrojone pod te nasze lokalne jakby warunki, no ale tak jak mówisz, w tym momencie to podejrzewam, że nie znalazłbyś jednej osoby w marynarce wojennej, która powiedziała nie, my nie chcemy tych okrętów, jakie by one nie były, nie? No to taka prawda. A decyzje polityczne często warunkują. Chciałabym najchętniej widzieć... sam najchętniej chciałbym widzieć U212 tak okiem laika, ale po rozmowach powiedzmy z profesjonalistami, tak. Ale z drugiej strony tak masz rację, wszyscy rozmówcy zawsze mówili, że oni potrzebują jakichkolwiek nowoczesnych okrętów podwodnych. Oczywiście one nie mogą być absurdalnie niedostosowane na Bałtyk, czyli jakieś mini boomery z propionowymi wyrzutniami, to jest bzdura. I to by w ogóle zabiło sens tych okrętów w marynarce wojennej RP. Tak, i tutaj piję do propozycji koreańskich. Bo Koreańczycy, drodzy widzowie, żebyście wiedzieli, oni mają też mniejsze okręty na licencji niemieckiej, ale oni nie mogą ich proponować tam, bo oni są zablokowani licencją niemiecką. Więc jedyne, co obecnie produkują i co mają w metalu, to są te ich mini boomery, czyli te duże okręty. Natomiast te mniejsze okręty koreańskie, to jest na razie twór wirtualny, powerpointowy i oni tego nawet dla siebie nie produkują, ponieważ Korea Północna ma, przepraszam, Południowa ma 17 ubotów niemieckich, tych mniejszych, i one obstawiają to, co mają robić w wodach litoralnych, tam przybrzeżnych. Natomiast te ostatnie trzy, z tego co pamiętam, te większe okręty podwodne, to są już nośniki rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. I one są traktowane jako takie mini boomery, ale one absolutnie nie pływają na Morzu Żółtym i tak dalej. Tylko one są trzymane troszeczkę w innych miejscach. Tak? Też, tak, żeby widzowie Jarek, wiedzieli. Tak mówisz, no, ona nam się próbuje wciskać po prostu to, co mogą sprzedać. Tak, no Koreańczycy mają tak dużą flotę mniejszych jednostek, że mogą sobie pozwolić na pewnej formy specjalizacji, nie? A dlaczego, bo też pojawiło się takie pytanie, no dlaczego pchają balistyki na okręty podwodne, skoro de facto przecież Korea Północna i tak nie jest w stanie zagrozić na przykład zbytnio wyrzutnią naziemnym. No nawet tutaj się pojawia takie przypuszczenie, żeby nie było, to jest przypuszczenie moje, tak powiedzmy. Jest kwestia taka, że jak cały czas mówi nawet w kontekście Ukrainy o systemach przeciwrakietowych,
Jeżeli Korea Północna ma jakieś tego typu systemy, zwykle to są systemy, nazwijmy je sektorowymi, tak? Więc posiadanie kilku okrętów podwodnych, które mogą te pociski balistyczne wystrzelić z zupełnie innego kierunku, jest cenne, po pierwsze, żeby przełamać tą obronę przeciwrakietową, po drugie, żeby sięgnąć pewnych celów, na przykład o wiele szybciej, położonych mocno na zapleczu Korei Północnej, prawda? Jeżeli te okręty byłyby w odpowiednich pozycjach, to mogłyby zareagować szybciej i takie trafienia, na przykład niszczące broń nuklearną, na przykład, nie? Mogłyby być osiągnięte szybciej. Ja mam zupełnie inną teorię. Moim zdaniem Korea Południowa jest krajem, który się intensywnie przygotowuje do możliwości pozyskania własnej broni jądrowej. Gdyby nie wyszły jakieś bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, gdyby się okazało, że gwarancje Stanów Zjednoczonych są takie pewne, to zauważ, że Koreańczycy mają już w zasadzie z południa komplet środków przenoszenia do własnej broni jądrowej. Tak, owszem. I pociski manewrujące, i balistyki, bazowanie lądowego, bazowanie lotniczego, morskiego. Pewnie tak. Przy czym tutaj bardziej to może być w kontekście nawet Chin, Chińczyków niż Koreańczyków. No więc to no brakuje głowicy, owszem, no i kwestia minute. Pamiętaj, że Koreańczycy mają bardzo rozwinięty przemysł atomowy nuklearny. Mhm. Kwestia oczywiście skonstruowania głowicy atomowej i miniaturyzacji, co jest zawsze dużym problemem, ale no wiesz, nie od wczoraj powtarzamy, że w posiadaniu broni jądrowej największym problemem jest nie sama broń jądrowa, tylko środki wykrywania, środki dowodzenia i przede wszystkim środki przenoszenia. I tak naprawdę Koreańczycy robią to, o ile to robią, bardzo mądrze, ponieważ oni mają wszystkie te pozostałe rzeczy i brakuje im tylko albo i aż samej broni atomowej, ale gdyby zapadła decyzja polityczna, mhm. to podejrzewam, że byliby w stanie w miarę szybko takową opracować, a tak. środki przenoszenia już mają i to nowoczesne. No tak, 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 dosyć szerokie. No tak, wiesz, słuchaj, bez okrętów podwodnych też by je mieli, ale na pewno posiadanie takich okrętów podwodnych no, zwyczajnie poszerza tą paletę, nie? To daje ci większą... Oni mają ten komfort, że mogą sobie na to pozwolić, nie? Na przykład no wiesz, nie bez przyczyny na przykład Francuzi zrezygnowali z rakiet bazowania lądowego czy Brytyjczycy, a zostawili na przykład bazowanie morskie albo i morskie i powietrzne, tak? Tak. To są po prostu te elementy, te komponenty, które są trudniejsze do wyeliminowania tak. niż relatywnie nieduża liczba silosów. Bo jak tych silosów masz nawalonych tyle jak Stany Zjednoczone, jak Związek, znaczy Rosja, przepraszam, albo Chiny, no to masz i masz przede wszystkim duży kraj, gdzie możesz te silosy tak, masz tą głębię, tak, że jeden jest od drugiego w odległości 5 kilometrów. Tak, no to ma to sens. Na przypadku krajów, które są relatywnie nieduże, Izrael, Korea Południowa, położone blisko przeciwnika, takie, które. Przecież Francuzi akurat mieli to sensownie w tym, pobliżu centralnym masywie umieszczone te wyrzutnie. No ale powiedzmy, że jest to kłopotliwe. No i te okręty na okrętach podwodnych po prostu są najtrudniejsze do wyeliminowania. Przynajmniej mówi się, że są najtrudniejsze do wyeliminowania. No dobra, ale pomijając Koreę, nie wiem, czy widziałeś projekty nowych fregat holenderskich, fregatu niszczycieli. Fregatu niszczycieli, tak, tak, tak. No tak niszczyciel de facto, nie? Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja się z tym... Okej, najpierw opiszmy, o co chodzi, drodzy oglądający. Kwestia jest taka, że holenderskie fregaty Zeven Provincien to są jednostki już pełnoletnie, tak nazwijmy. To nie, że to są jednostki przestarzałe, ale pełnoletnie. I w każdych normalnych siłach zbrojnych i w każdej normalnej flocie co najmniej, można powiedzieć, że dekadę przed tym, kiedy taka pierwsza z takich jednostek, jakichś okrętów miałby być wycofywany, już zaczynają się dosyć poważne prace o tym, jak ma wyglądać jego następca. Nie? I dekada to jest najkrócej. Zwykle jest to nawet częściej. I Holendrzy pokazali pierwsze takie wizje nieśmiałe, tak? Bo to są wizje koncepcyjne, w jakim kierunku zmierzamy, o czym myślimy, takiego okrętu, który miałby zastąpić Zeven Provincien. No i co jest ciekawe, że są już kolejnym krajem, który w ramach nowych okrętów przeciwlotniczych, podkreślmy, Zeven Provincien to są jednostki przeciwlotnicze, mają im zastąpić nowe jednostki przeciwlotnicze. Bardzo wzrasta, że tak powiem, wagomiar i cały... Te okręty mocno tyją w porównaniu z tymi, jakie mają zastępować. Tak się dzieje w przypadku okrętów włoskich. Włosi będą budować dosłownie krążowniki, tak? Naprawdę. Potężne okręty, bardzo duże, z dużą ilością pionowych wyrzutni uniwersalnych, z dużą ilością artylerii, z kilkoma różnymi systemami radarowymi itd., itd. I patrząc na tę wizję holenderską, wygląda to podobnie, tak? Bo tam tak można liczyć między 60 a 80 komór pionowych wyrzutni uniwersalnych, dwa systemy radarowe z dosyć dużymi ścianami.
i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanawiam się, gdzie jest, skąd się bierze ta tendencja, nie? Czy chodzi o BMD, czyli o to, że jednak trzeba posiadać dosyć dużą ilość wyrzutni pionowej, jeżeli chce się mieć różne środki przeciwlotnicze, tak? Pamiętajmy, że zwalczanie pocisków ILBM-ów albo ICBM-ów oznacza, że musimy mieć dedykowane do tego efektory. W tej chwili to są tylko pociski SM-3, które nie będą służyć do czegokolwiek innego. Nie? Co może w pewnym stopniu wskazywać, że wtedy potrzebujemy zwyczajnie kilkanaście, kilkadziesiąt wyrzutni więcej, żeby ten okręt nie utracił innych walorów. Tak? To jest ta pierwsza kwestia. Dwa, oczywiście to, że trzeba zasilić radary. Jeżeli chcemy robić BMD, no to musimy zasilić radary o odpowiedniej aperturze. Generatory, powierzchnia radarów, to, żeby to pod względem stateczności się trzymało kupy, żeby nam się dzielność morska nie zmniejszyła albo inne rzeczy. Kompatybilność elektromagnetyczna, tak? Czyli jak mamy duże anteny, to gdzie umieścić inne sensory, anteny łączności i tak dalej, i tak dalej. No, jest pewna taka tendencja, że te okręty naprawdę mocno puchną. No i te holenderskie okręty też wskazuje, że mogą w ten sposób spuchnąć. Co ciekawe, nie wiem, czy znajdę tą wizualizację, bo ona mi mignęła i już nie byłem w stanie znaleźć. Na tym samym wydarzeniu Holendrzy zaprezentowali też koncepcję nowego okrętu amfibijnego z ciągłym pokładem lotniczym. Czyli po Portugalczykach ostatnio, tak, którzy w coś takiego poszli. I oczywiście tych flotach, które już takie jednostki mają, tak? Tam Włosi, Turcy, Hiszpanie i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi na to, że być może Holendrzy też w taki mini lotniskowiec, tak, dla jakiejś BSP plus śmigłowce i jakieś pionowzloty mogą pójść, więc to też dosyć istotna rzecz. I teraz, Jarek, ja bym skończył jednak jednym z moich ulubionych newsów, chyba że jeszcze coś masz. Tak, mam, bo bardzo mi się podobało w tej fregato niszczycielu z Holandii to, że tam są działa na dziobie w superpozycji, że mamy 127 mm i za nim mamy 76. Co w raponty, tak. Ja jestem fanem artylerii lufowej, morskiej i 240. I 240. Więc no, na wypasie, nie? I to trzy kalibry różne. Ale wiesz co, zastanawiam się, na ile to jest pokłosie kwestii dronowych. Tak, ale zastanawiam się, na ile jest to swoje pokłosie kwestii dronowych i kwestii, że to nie jest typowy Civis, nie? To nie jest Close In Weapon Station, to nie jest typowy, wiesz, Phalanx, Goalkeeper, nawet CIRAM, czyli tu nie mamy czegoś, co jest optymalizowane, znaczy inaczej. No podejrzewam, że taki CIRAM może być lepszy w zwalczaniu, nie wiem, Siskimerów albo czegoś naprawdę szybkiego, niż teoretycznie na przykład Starless, nie? 76 mm. Chociaż z drugiej strony, kurczę, jak sobie popatrzymy na te możliwości Starlessa z Sidartem. I weź pod uwagę. Musiałem kiedyś kogoś z Navy zapytać. Tak. To, co mi, już nie pamiętam, kto, ale ktoś mi to akcentował. Nie wiem nawet, czy nie Holendrzy, bo to chodziło o Goalkeepera i 76, że jednak w przypadku zagrożeń, które nadchodzą, inaczej, zagrożeń, które sowieckie i rosyjskie były zawsze, czyli naddźwiękowe, bardzo szybkie, duże pociski oraz tej puli zagrożeń o takie charakterystyce, które nadchodzą. Bo pamiętaj, zwróćmy uwagę, czy Chińczycy w to idą, czy nawet Zachód też idzie w pociski, które mogą być szybsze, nie? Ta broń supersoniczna, hipersoniczna gdzieś tam się przejawia jako koncepcja, szczególnie w rażeniu okrętów, to jednak przesunięcie tego dystansu, w którym możemy zniszczyć ten pocisk, może być bardzo ważne. Nie? Bo nawet jeżeli my go trafimy takim Phalanxem albo Goalkeeperem, albo nie wiem, jakąś armatą jakąkolwiek kalibru od 20 do 30-35 mm, to ciężka głowica bojowa albo nawet sama energia kinetyczna niosąca te szczątki w naszym kierunku może nam zrobić bardzo dużą krzywdę. Nie? To nie są okręty opancerzone, nie? Więc posiekanie jakieś... Czekaj, Holdemejo, jak to mówią twoi ulubieni tam Hiszpanie czy Portugalczycy czy inni, a to nie, no ale wiesz, popatrzymy sobie na prędkość ataku wulkana na przykład, albo granita, tak? To przecież mówimy o rakietach, które atakowały z prędkością ponad 800 metrów na sekundę. Tak. No to nie było w sumie mało, nie? Nie było. Nie było. Więc czy tu... trzeci stopień w rakietach Nowatora, czy M54? Tak. Jeden, tak, tak. No, to wszędzie się pojawia, że ponad 800 metrów na sekundę, nie? Więc no, wiesz, Phalanx jest fajny. W sumie, ale to tak... Aha, i Phalanxy mają być zmieniane na ramy, na Arleigh Berkach.
Oficjalnie nadchodzi koniec falanksów na amerykańskich DDG. Mają być ramy i C-ramy w zależności od wersji Bazelite Aegisa. Nie będzie. Okej. Okay. Także taka kwestia. Koniec pewnej epoki, w sumie tak. No i jeszcze powiedzmy jakimś takim pociotkiem będzie to, że C-RAM jest de facto na podstawie tej MK15 Phalanxa, nie? Ale no, koniec Bryt. Tak. Więc to ta kwestia. A 40, nawet taka 40 jednak i do BSP, i jako SIFS, spoko. Ale dobra, ostatni news, bo to też jest ciekawy news. Nie wiem, czy odnotowałeś jakiś czas temu już, że była wzmożona aktywność firmy, dalej jest firmy Bank w Polsce, prawda? Która oferuje całkiem szeroko portfolio produktów, zaczynając od śmigłowców AH-64E, prawda? Które de facto już wybraliśmy, przez myśliwce F-15, EX, tak, po Pegasusy, tak, czyli latające tankowce i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie tak dawno pojawiła się wiadomość, informacja ze strony amerykańskiej, ona była jeszcze w marcu, i to powiedział asystent sekretarza do spraw pozyskiwania uzbrojenia, technologii i tak dalej, że KC-46 i jego nowy system wizyjny, ten w wersji 2.0, tak, czyli RVS 2.0, który miał być już wprowadzony w 2024 roku i miał uzdrowić część z tych problemów, jest znowu opóźniony o 2 lata zapewne. Czyli najprawdopodobniej maszyny będą dalej latać ze starym, znaczy i tak one na pewno będą latać do tego czasu, natomiast wymiana, wprowadzenie na nowych maszynach, ewentualna wymiana tylko na już kupowanych maszynach na wersję 2.0, no to być może od 2026 roku dopiero, nie? Bo dalej są problemy i de facto siły powietrzne dalej nie wiedzą, bo ta odpowiedź brzmi tak, że dalej mamy problemy. No i być może do 2026 roku to jest data, która brzmi bardziej prawdopodobnie. No, powiem ci tak, no, zbytnio przekonująco to nie brzmi, tak, w ten sposób. I ja naprawdę, ja trzymam kciuki, po pierwsze za to, żeby karkonosze u nas faktycznie ruszyły i żeby ludzie w końcu zrozumieli w mundurach wszyscy, jak potrzebne są te maszyny, ale dwa, żebyśmy nie kupili Pegasusa. Poważnie, bo no to jest jakiś, no nie jest to najbardziej udany projekt, jaki jest, a w momencie, w którym mamy bezpośredniego konkurenta, który działa od lat, który nie jest zapewniony żadnymi problemami, to kupno tej maszyny byłby naprawdę dziwne. Ale Airbus, arbuzy to Francuzi, a mamy rok francuski w polskim Monie. Wiesz, tak, jest tydzień francuski. Mówiłem, więc jest duża szansa, że będzie kupiony. Poza tym, wiesz co, mam dziwne wrażenie, że przy obecnym układzie ekipy politycznej tych decyzji dużych zakupowych może być mniej, ale moim zdaniem one mogą być troszkę bardziej przemyślane, wiesz, jeżeli chodzi o wybór niektórych partnerów. No, taką, oby. Jeszcze oby. Zobaczymy, ale mam taką dziwne wrażenie, nie? Bo wiesz, wojna już trwa jakiś czas, już trochę opadły te emocje w Monie dotyczące musimy na szybko, na już. Z drugiej strony już wiadomo, że te duże umowy, no zwłaszcza z Koreą, mają pewne poważne dociągnięcia i lepiej zrobić coś chyba trochę wolniej, a poważniej, bo co z tego, że kupimy czołgi, skoro potem do nich nie mamy części na przykład zamiennych, tak. I nie możemy wziąć w ogóle. Na przykład. Jak to ładnie powiedzieć, są informacje dotyczące uwag, które zgłaszają żołnierze armatohaubicka 9. Tak kończąc temat. Drażliwego tematu dotykasz. Nie wdając się w przesadne dywagacje i za głęboko, za daleko idące, w ogólnej opinii żołnierzy jedynym zaletą K9 w porównaniu z Krabem jest to, że jest. Tak. I że ma kaliber 155. Tak. Tak. Tymi dwoma plusami chyba możemy zakończyć tą tygodniówkę, żeby nie iść za daleko. Wiesz co, to nie, to ja jeszcze, ja i tak wiem, że nikt z Boeinga nas nie słucha, ale kochany Boeingu, jeżeli koniecznie chciałbyś sprzedać naszym siłom zbrojnym jakiś produkt, niech to będzie Chinook. Por favor.
Tak, a my w ramach dywersyfikacji floty śmigłowców łykniemy bez problemu 9. albo 10. typ. Chociaż nie ty kiedyś wyliczałeś, nie? Bo tam liczyliśmy wszystkie Sokoły, Głuszce, Mi-2, Mi-14, teraz Gdzieś mam tą listę, AW101, wiesz? S-70i. Ale to wiem, że chyba się skończyło, że to było trochę jak te dzieci grają w Pokémony, złapie wszystkie, nie? Więc chyba stanęło na tym, Tak. że chcemy być po prostu użytkownikiem największej ilości mikroflot w Europie, nie? I chyba nam się już Słuchaj, no udało skoro już wygrać w tej konkurencji. skoro udało nam się to w kwestii czołgów, to czemu nie może się udać w kwestii śmigłowców? Sky is the limit. Znaczy wiesz, w kwestii czołgów teoretycznie mamy mieć trzy naprawdę liczne floty czołgów, no bo przynajmniej 230 Leopardów, 366 Abramsów, no i kurde, miało być prawie 1000 K2, tak? No tak. Więc to ma trochę sensu. Natomiast w przypadku mikroflot po 4 śmigłowce, po 6, po 7, po 3, po 5, No, to tak, w no okej, sensu. skala No jest nie, trochę dobra, to inna, już poruszaliśmy ten skala jest temat, drodzy troszkę widzowie, inna. wiecie, co ty myślimy. Natomiast, Jarek, ale słuchaj, no, czy jest na świecie inny kraj, który eksploatuje jednocześnie trzy typy nowoczesnych czołgów podstawowych? Bo mi się wydaje, że nie. Turcy 2, Brytyjczycy 1, Francuzi 1, Niemcy 1, Hiszpanie 1, no bo Leopardy 2, 4 nie są nowoczesne, Grecy 1, Irak eksploatował 2, bo te 90 miał mieć, ale to nikt nie widziałem, i Abramsy. Maroko, czekaj, Algieria, ale tu też są dwa, nie trzy. Jakiś kraj, Zea na przykład? Kurczę, wiesz co? Bo ja Nie, próbowałem właśnie znaleźć nie, taki nie, nie, kraj. nie, oni nie są aż tak bogaci jak my. Myślałem, że użyję słowa na G, ale. Właśnie myślę. No bo że Chiny. Pewnie Nie, oni są Chiny tak moglibyśmy bogaci, gdzieś tam. wiesz, to... Nie, znaczy Chińczycy mają dużo czołgów, ale nie, oni sobie, wiesz, po prostu nowe typy wprowadzają, to jest coś trochę Okej. innego. Że dla Chińczyków wcale czołgi nie są priorytetem, nie? To wbrew pozorom. Tak sobie myślę. No pewnie czytałeś mi zagwozdkę, bo w sumie faktycznie chyba nie ma kraju nowoczesnego, który miałby trzy liczące się floty czołgowe. Takie równocześnie Takich nowoczesnych maszyn. nowoczesnych Staram się wozów, tak? zastanowić i Bo sobie. nie, że Są schodzących. przykłady krajów, które mają dwa. Natomiast takich, które mają trzy, no Pakistan nie. Indie o dziwo nie, przecież to jest wszystko rodzina te 90, a Arjun jest nieśmiesznym żartem. Więc wiecie, Shredder z Leoparda 2. Sobie myślę, Co, Korea tak, jako K1 kurczę, i wiesz co, K2? no powiem ci, że no dobra, pomijamy Ukrainę, no bo oni mają złapie No nie, wszystkie, nie? to. Ale muszą mieć, bo tutaj nie ma innej opcji. Nie, powiem ci, że chyba nie ma takiego kraju. No i widzisz, jesteśmy w czymś najlepsi. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie, gorące podziękowania dla patronów wciąż wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się prawdopodobnie w weekend w odcinku ukraińskim. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.